Z tej strony Atakama na waszych ekranach, kolejny odcinek z pikselowych kopytek. Słuchajcie, na samym początku chciałabym wam podziękować za ogromne wyświetlenia i bardzo dużo łapeczek w górę, jesteście cudowni, dziękuję za każdą łapeczkę, naprawdę to strasznie motywuje. I przy okazji zapraszam was na moje social media, czyli Instagram oraz TikTok, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo tam są moje prywatne TikToki, w sensie, no wiecie, takie z prywatnego życia, z moim prywatnym konikiem. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że na początku generalnie miałam brak planu, ale myślę sobie, że możemy poprzenosić niektóre konie do tego, w ogóle mówiliście mi, pisaliście, ja czytam komentarze wszystkie, że jeden boks, który zrobiłam, jest węższy. Dlatego coś mi tam nie pasowało. No i tak suma summarum, musimy to sprawdzić, bo nie byłam w grze jeszcze od tamtego czasu. Także idziemy teraz szybciutko zobaczyć. Tego konia też stamtąd zabierzemy. On też sobie znajdzie... Przepraszam bardzo! Jakby... Przepraszam bardzo! Dlaczego? Co tu się właściwie wydarzyło? Ja tego nie rozumiem! Jakim cudem? Kremona! Okej, okej! Czy my się tu zmieścimy w tyle osób? Come on, konie, come on! Proszę się nie pchać, proszę się nie, idziemy ładnie, wszystkie do tyłu, tak, bardzo ładnie wam... Nie, ty nie możesz zostać, słuchaj! Ty idziesz z nami, chodź. Wy nie możecie się, nie można się przepychać, no. O mój Boże! Co to ma być w ogóle? Proszę bardzo, ja bym chciała was tu przy... Mogę, czy nie bardzo? O, dobra, będziecie tu teraz stać, tak? Mam nadzieję, że sobie nigdzie nie pójdziecie. Okej, jeden boks jest węższy. Tu ma na jedno, tu ma na jedno, tu ma na jedno. Nie wydaje mi się, żeby był węższy. Czekajcie, tu mamy jedną kratkę, tu mamy od jednej jedno to i jedno to. Nie wydaje mi się, żeby był węższy, ale dobra. Słuchajcie, zobaczymy. Na razie sobie tutaj zrobię oczywiście, no wiadomo, żeby było... Aha, no tak, te drzwi się też faktycznie... O ja, dobra, to nic. Zrobimy teraz szybko tutaj boksy, żeby tamte konie powsadzać tu. Bo takich boksów będę potrzebowała troszkę więcej. Bo widzicie, że konie nam się coraz bardziej, tutaj konie nam się rozrastają, że tak powiem. Więc no będzie trzeba tego miejsca narobić troszkę. Czytałam też, w komentarzach pisaliście, że lubicie jak ja... buduję. Boże, nie mogłam się wysłowić przez chwilę, Matko Bosko. Więc to też jest spoko, bardzo dziękuję. Bardzo miło czytać takie komentarze, bo naprawdę miło, miło, jak ktoś tam gdzieś skomentuje. W ogóle sam komentarz jest fajny, bo wiem, że nie robię, wiecie, tego dla siebie, tylko gdzieś tam razem to przeżywamy, razem to budujemy. Ej, powiem wam, że to z klikaniem podwójnym na myszkę, żeby coś się pozmieniało, to jest takie kaliczne trochę. Raz wychodzi, raz nie wychodzi. Ja nie rozumiem tego, o co tu chodzi w ogóle. Proszę mi się to ustawić bardzo ładnie. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Nie wiem, raz jest ok, raz nie załapie, raz zrobi dziurę. To jest takie, o, raz się tak jakby skruszą tylko te... Nie rozumiem, nie wiem dlaczego, może tak tylko u mnie. Oho, tam już się noc zrobiła, proszę państwa. Czy nasze konia nadal stoją? Tak, bardzo ładnie stoją. Time set daj. I dzisiaj sobie w ogóle pojeździmy trochę. Zrobię ten eliksir, o którym mówiliście. Tamtymi końmi też się trzeba zająć. Mój Boże, mamy za dużo koni. Zdecydowanie mamy za dużo koni. W związku z czym czuję, że nie nadążam z tym wszystkim. No i planuję też otworzyć właśnie serię minecraftową z przetrwania, bo pisaliście, że spoko, fajnie by było zobaczyć. Także myślę, że no problemo, jak to się mówi... Dlaczego to mi nie zostaje w ręku? Nie rozumiem. To powinno... Te kawałki powinny być jakieś, nie? Czy nie? Chyba, że już nie pamiętam, jak to się robi. No dobra.
Wolę to tak załatwić, bo wydaje mi się, że to będzie szybsze. Okej, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale przerwało mi nagle nagranie. I don't know why, totalnie nie mam pojęcia. Ja pokażę wam tylko szybko, co tam zrobiłam, bo widzę, że tutaj na kamerze mam bardzo mało czasu. Więc tak, przyniosłam tego konia z ujeżdżalni tutaj. On sobie stoi. Tutaj tego też przyprowadziłam. Tutaj chyba jest Kremona, która próbuje uciekać, już zrobiła zdążyć gówno. Ten w ogóle nie robi kupy, więc ja nie wiem, co to jest za koń. Jak widzicie, mamy tam jedzonko, mamy też poidło, także wszystko tutaj się dobrze kręci, tutaj jeszcze mamy wolne. No i ze stajni wzięłam sobie konika na trening, dałam mu cukier, oczywiście już go wyczyściłam. No i klikałam trochę tych potionków, żeby zobaczyć, jak wyjdzie w ogóle z tym jego... No, wiecie, to jakby te potionki dają tyle, że one jakoś tam wyżej skaczą, szybciej biegają i tak dalej, i tak dalej. Także wybrałam sobie tego ze stajni. On stał zaraz tam przy wejściu i zaraz sobie zobaczymy, jak on będzie jeździł, bo już trochę tutaj klikam. Także mam nadzieję, że mi starczy w ogóle nagrania. Boże, trzymajcie kciuki, żeby mi naprawdę to wystarczyło, bo dramat jest w ogóle z tymi nagraniami. Nie wiem, czemu nie nagrało mi się połowa odcinka tak naprawdę. No ale dobra, nie wiem, gdzie są moje psy też, ale okej. Postaramy się... Nie. Weź to, bo on zaraz ucieknie. Okej, dobra, jest przywiązany, spoczko. No i dobra, teraz tak. Nie rozumiem, czemu jedno wygląda jedno inaczej, a drugie inaczej. Dobra, potionek na razie jest nam niepotrzebny. Potrzebujemy siodło czarne westernowe? No dobra, niech będzie. Popręg czarny, bardzo ładny. Czaprak. Co to jest? Wysuszona tęcza? Tęczowy kurczak? Potrzebujemy czapraka. Do tego konia, jaki by był kolor ładny? Maybe green? Zielonego chyba jeszcze nie mieliśmy. O głowie, czarne oczywiście. Owiki. Tak, owiki. Limonkowe, angielskie owiki. Ciekawe, czym się różnią, no nie? To jest taka butelkowa zieleń, ale takiego chyba nie mamy. No dobra, no to co? Siodłamy. Zaczynamy od... Oczywiście, coś mówiliście, że mamy... Jezusie, nie, przepraszam! Nie. Coś mogłam kliknąć, żeby nie musieć wsiadać na konia, żeby go ubierać. No ale dobra. To co? Ubieramy siodełko. Ubieramy, tak? Dobra, inaczej. Dawaj mi to siodło. Wsiądziemy sobie na ciebie. Aha, nic nie widzę. Jak ja to robiłam? Czapraczek. No nic. Nic nie będę widziała. Dobra, to nic. Teraz tak, o głowie. Czaprak. Siodło. Popręg. Owijki. Na pierśnik nie jest nam chyba potrzebny. Dobra, pokaż, jak się prezentujesz. O ja, dobrze wyglądasz. Okej. Wydaje mi się, że jest całkiem gituwa. Teraz, o, kupę zrobiłeś akurat. Świetnie. Czekajcie, nie. Zaprowadźmy go sobie. Okej, idziemy, chodź. Chodź, pokaż się tutaj na światło dzienne, jak to wygląda. Wyglądasz pretty. Bardzo pretty. Bardzo mi się podoba w tym zielonym kolorku. Spójrzmy sobie jeszcze raz, jak on wygląda. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Nasz koń do dzisiejszej jazdy. Wydaje mi się, że wygląda dobrze. Co innego niż my oczywiście. No nie. Testuj. Dobra. I jedziemy. Jedziemy sobie powolutku na razie. Wjeżdżamy na ujeżdżalnię, na której są kupsztale, które wypadałoby posprzątać, ale no. Czekajcie, tu pozamykamy. Może jednak posprzątam te kupszczale, żeby nie były takie brzydkie. Oj, nie tu. Oj, nie tu. Oj. Dobra. I sobie tutaj pozakrywamy to. No i nam się już robi ogólnie noc. Także musimy sobie... O, patrzcie. Ja zapomniałam w ogóle, jak się prowadzi. Okej. Nie chcesz jeszcze, tak? Rozumiem. Szybciej. Jedziemy kusikiem. I teraz tak, ja bym sobie zmieniła widok. Jeszcze raz. O, i tak. Jak to było? Jak to się robiło? Okej. Tak się prezentujemy na naszym koniu. Szkoda, że nie mogę sobie iść po prostu prosto. No nie, wiecie. No tak jak teraz. Skręcimy sobie i dopiero tutaj... O, okej.
Okej, okay. Czyli generalnie mogę. Zobaczymy, jak on tutaj skoczy. O, czyli prawie jesteś w stanie już to przeskoczyć. Okej. Okay. Uj. Uj, uj. Dobra, inaczej. Zrobimy time set day, żeby nie było. No i teraz tak, jedziemy. Go, 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 go. Dobra, a możemy sobie pojechać na przykład, no nie wiem, galopem? Dasz radę? Myślisz? Okej. Okay. Nie jesteśmy w stanie wtedy kierować tym koniem, tak naprawdę. Dobra, ja sobie spróbuję najechać na jakąś przeszkodę. Oj, oj. Nie do końca o to mi chodziło, ale... Wow, jak on skacze wysoko! Okej, okay, dobra, spróbujmy to sobie zrobić od tej strony, że pojedziemy sobie tu. Ja sobie nakieruję już. Ła, nie, nie tak, dobra. To jest cięższe niż myślałam. Okej, okay, czyli im dłużej klikamy, tym jakby lepiej. Okej, okay, to najedźmy sobie tutaj, ja sobie nakieruję, żeby jechał na wprost ten koń. Okej, okay. Udało nam się w miarę to przeskoczyć. Ojoj. Ojoj. Mam wrażenie, że to ujeżdżalnia. Dobra, tak, muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Właśnie skończyła mi się bateria w aparacie, więc muszę ją trochę naładować. Muszę pousuwać jakby część odcinków, żeby dograć resztę, także widzimy się za chwilkę. Ej, nie uwierzycie, ale... Znaczy, pewnie uwierzycie, bo generalnie i tak widzicie tutaj jakaś łuna od słońca. I don't know. Okej, nie umiem tego wyłączyć. Dobra, nieważne. Wyłączyć, w sensie zasłonić, jakkolwiek. Ja nagrywam to dnia następnego, dlatego że tam totalnie wywaliła mi się karta pamięci, druga też była zapełniona i ja nie miałam kompletnie jak tego dograć. No i stwierdziłam, że dogram wam tutaj tą końcóweczkę, jak sobie tutaj ogarniamy tego konia. Chciałam jeszcze trochę poskakać i zobaczyć, jak on tam oddziałuje na to po tych eliksirkach i dodać mu jeszcze jeden ten eliksirek. W ogóle eliksir, nie, tego nie będzie pewnie, co? Czy będzie? Jest, dobra. Dodać mu jeszcze trochę tego, bo chciałabym naprawdę, żeby on przeskoczył fajnie tą przeszkodę. Chciałabym też zrobić tego zdjęcie, ale na pewno będzie ciężko, więc mamy misję zrobienia zdjęcia. Koniu, nie idź, to jest dobre dla twojego zdrowia, więc nie idź. No, więc naprawdę zależy mi na tym, żeby ogarnąć to, żeby zobaczyć, jak on skacze i żeby właśnie zrobić zdjęcie tego skoku. Ale wydaje mi się, że my mamy na tyle mało miejsca, że tutaj jest to niewykonalne. No i w ogóle pojedziemy sobie jeszcze na halę z naszym koniem, bo chyba tam już wszystko jest wzięte. Wiecie, ja teraz nie pamiętam, co ja wam pokazywałam, a czego nie. Czekajcie, po co nam to gówno w ekwipunku? Nie, wyrzuciłaś to tu, wyrzuciłaś. No dobra, to trudno. Tak, ktoś mi ostatnio pisał komentarz, że uhuhu, nawet nie wiesz, jak się konia pośpiesza w tej grze, uhuhu. No, nie wiem. Czekajcie, zejdę na chwilkę. O, możemy kucać, dobrze. Rozwalimy sobie to, bo to jest nam niepotrzebne tutaj, wiecie? Dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że... Matko boska, granie z tej perspektywy to jest dramat. Aha, nie dramat, jak ktoś gra z tej perspektywy, to naprawdę... Ej, koniu! Pry, pry, pry. Nie, 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 nie. To... wiecie dlaczego ja nie potrafię grać w Minecrafta? Dlatego, że ja nie grałam w Minecrafta. Wow! I czytanie takich komentarzy, ale totalnie zawsze poprawia mi humor, nie? Bo wiecie, ja rozumiem, że są tutaj osoby... Matko, czemu? Że są tutaj osoby, które grają często i regularnie i jak najbardziej ja zazdroszczę i w ogóle... Ale no, ja nie jestem tą osobą, nie mam czasu, nie miałam czasu też, żeby grać. Okej, czyli trzeba troszeczkę jakby dalej, tak? Jeszcze raz, zjedźmy sobie kłusem. Ciekawe, czy z kłusa... Czekajcie. Próbuję to... by tak. Mam dziś inny pomysł na moją kamerkę i chyba nie do końca to działa, ale teraz powinno działać. Dobra, zobaczymy. Matko! Właśnie dlatego chciałam zrobić zdjęcie i się nie da. Inaczej. Zrobimy tak. Tak. Tak, alt, nie to alt, nie, to nie było z altem, czekajcie, to, tak, z altem, to jeszcze raz. Jedziemy sobie galopikiem, jedziemy, 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 jedziemy.
Jedziemy. Teraz potrzebuję kliknąć Alt. Jej, oczywiście, że nam nie wyszło. Dobra, to bez robienia zdjęć i bez czegokolwiek postaram się po prostu przeskoczyć tą przeszkodę, tak bez zahaczania jej. Nawet z kłusa sobie spróbujmy. O, no nie wiem, chyba tam zahaczyliśmy. Coś mi się wydaje, że zahaczyliśmy, ale spróbujmy sobie jeszcze raz z kłusika pojechać tą tutaj. Nie, ej, dobrze! Czyli z kłusa też się da. Okej, okay, dobra, to sobie nastawimy inaczej. To sobie tak, jedziemy z kłusika. Idziemy z kłusika, sobie tutaj nastawimy to na wprost. Boom! Wow! Czyli się da, autentycznie się da. Dobra, jeszcze raz sobie pojedziemy. Boom! Wow, kochani, jestem w szoku. Czyli z kłusa się da. Dobra, czyli nasz koń po prostu umie skakać. Tylko to ja jestem ciapa, tak? Na to wychodzi, no na to wychodzi. Dobra, to teraz jeszcze sobie spróbujemy tutaj. Tu będzie szybka akcja, ciach. Wow! No ej! Dobra, spróbujemy z galopu. Ale bez podglądania sobie, tak altem, jak on skacze. Bam! No to jest champion, słuchajcie. On powinien najlepszy boks dostać. Wow, dobra. O kurde. Wow, przeskoczył nam to! O nie, 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 wolniej, 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 wolniej. Dobra, okej! Okay. Udało nam się. Nie, co się stało? Lagi. Dobra, wchodzimy sobie na halę, zobaczymy, jak tam to nasza hala się trzyma, bo tutaj też fajnie by było jakieś przeszkody porobić, ale to jeszcze zobaczymy. I w ogóle chciałam wam powiedzieć, patrzcie, jak to fajnie wygląda. Tam są siki, nie zwracajcie na to uwagi. Nie zwracajcie uwagi na siki. Idziemy sobie kłusem. Chciałam wam mniej więcej pokazać, Boże, tutaj te koniczyny, że tu właśnie chcę zrobić tor krosowy dla naszych koników, żeby gdzieś tutaj się zaczynał. Nie wiem, co zrobić z tamtą wiochą. Chyba będziemy musieli ją zlikwidować, bo nam to nie będzie pasowało. Czekajcie, ja bym musiała tak. On nie ucieknie, nieważne, niech sobie stoi. Teraz tak, zastanawiam się, czy zrobić to w tamtą stronę, czy zrobić to w stronę tego lasu, bo tam też jest las, czy jak to ogarnąć. Możecie dać znać w komentarzu, gdzie chcielibyście zobaczyć taki tor krosowy, bo ja autentycznie chciałabym taki ogarnąć, żeby naprawdę był, wiecie, tak mega fajnie zrobiony, żeby to miało ręce i nogi, bo jakbyśmy się rozejrzeli, to czekajcie. W ogóle jeszcze jedną rzecz chciałam sprawdzić, czy te konie pływają i jak pływają. To też sobie sprawdzimy w następnym odcinku. Już teraz nie będę tego robić, bo to nie ma sensu. Także sprawdzimy sobie to w następnym odcinku, jak te konie pływają, bo ja jeszcze tego nie widziałam. Także koniu, chodź. Matko boska, jak się wystraszyłam! Co? Aha! Nie idź sobie, ty dziadu, ty z dużym nosem. He? He? Ja cię tu nie chcę! My tu mamy miejsce dla ciebie, koniu? Nie, dobra, to my idziemy do stajni. Chodź. Chodź, chodź. Ty tutaj masz boksik, no nie? Tak jest. Dobra, mój czempionku, musimy wziąć cukier. Tak? Kostka cukru? Dokładnie tak. I bierzemy kostkę cukru i idziemy tutaj, bo nasz konik musi tutaj za nami wejść. Chodź, misiaczku. Proszę bardzo. Zamykamy drzwi. Czekaj. Nie. W ogóle dobry pomysł, żeby wsiadać na te konie i je tu wprowadzać. Gościu, idź sobie stąd. Tak, teraz potrzebujemy zdjąć te wszystkie rzeczy. I owiki też. Dobra. Mamy ciebie już tutaj bez tego. I teraz tak, ja te wszystkie rzeczy sobie tutaj potem. Fajnie. Zobaczymy, jak wysoko te konie są w stanie skakać. Misiu, pysiu. Pasza. Czy jest tutaj pasza? Boże, te lamy tam się odzywają. Nie, dobra, inaczej. Weźmy bez tego. Nasiona lucerny, nasiona tymionka, nie, dobra, to weźmy to koniku, weź sobie, tak, pyszne, myślę, że super się najesz, cudownie. No i co, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Czekajcie, jeszcze kostkę cukru wezmę, jeszcze raz. Wybielony, zakończony, nie wiem, co to jest. Idziesz tu? Patrz, mam. Chodź. Jej. Chodź. Nie! Nikt tego nie widział. Dobra. Gościu, idź stąd.
Tak, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach i dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych moich pomysłach. No i oczywiście już niedługo też na kanale pojawi się nowa seria z przetrwania, także trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało i żebym przetrwała jak najdłużej. Tymczasem mamy tutaj noc. Zobaczymy jeszcze, jak ta stajnia w nocy w ogóle wygląda tamta. Ej, dobrze. Tutaj jest jeden boks wolny, widzicie? A mi się pomyliło, że nie ma. No dobra, to nic, niech sobie jest. O, to sobie zrobimy jeszcze jednego konika swem. Zobaczymy, jaki nam się tutaj doda, co wy na to. Tak na szybko. Tamten typo, niech se idzie, bo nie potrzebujemy go. Jajko przywołujące konia swem. Uwaga! Pyk! Co to za osioł? Co to za osioł? No nie! No dobra, niech jest! Jest osiołek. Okej, misiaczki, więc jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Mam nadzieję, że widzimy się już bardzo niedługo. Do następnego. Trzymajcie się. Aaaa! Zrobiłam jeszcze konia! Bye!